Gospodarka na dzień dobry. To właśnie teraz ta część naszego programu. Witam naszych widzów ponownie. Witam tych, którzy się dopiero obudzili, do nas dołączyli. A dołączył do nas również Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale w tej temacie gospodarczej niezbyt dobra wiadomość. Na pewno się z niej niektórzy nie ucieszą. Drożej za ciepło, czytamy w dzisiejszej gazecie. Rząd lada chwila da zielone światło dla podwyżek taryf za energię cieplną i podgrzewaną wodę. Ich efekty możemy odczuć jeszcze w tym roku. Trudno powiedzieć, jaka będzie ich skala, ale można spodziewać się wzrostów cen od 5 do maksymalnie 10%. Ocenia Andrzej Rupczyński z Forum Energii. No właśnie, to wszystko zależy również od poszczególnych spółek ciepłowniczych. No, nie jest to dobra wiadomość. Nie jest to dobra wiadomość, ale czy jesteśmy zaskoczeni tą wiadomością? Przecież nawet w tych naszych spotkaniach od kilku lat mówimy o tym, że to jest niestety perspektywa, która była jasna. Dotyczy to i energii elektrycznej, i energii cieplnej. Niestety najbliższe lata to będą kolejne podwyżki cen. Wynika to z kilku czynników. Oczywiście najważniejszym z nich jest ten kierunek, ten zielony kierunek Unii Europejskiej, czyli dochodzenie do jak najmniejszego używania tych wszystkich technologii, które są relatywnie brudne, oczywiście na czele z technologiami węglowymi. No, polski rząd uwielbia takie sformułowanie, że to jest wina Unii Europejskiej. To, że na przykład prąd drożeje, czy to, co teraz widzimy, podwyżki cen energii cieplnej. Natomiast, no jeszcze raz to powtórzmy. Tak, rzeczywiście, to są rozwiązania narzucone przez Unię Europejską, choćby z zmniejszeniem ilości limitów CO2, ale pierwotną przyczyną tego jest oczywiście chęć ograniczenia emisji przede wszystkim gazów cieplarnianych, więc te kwestie ekologiczne stają tutaj na pierwszym miejscu. Natomiast zupełnie inna dyskusja to jest dyskusja na temat tego, czy takie kraje jak Polska, które no jednak to dążenie do ekologii uwidaczniają w ostatnich, powiedzmy, 20 latach. No my się dopiero chyba uczymy, prawda, tego życia ekologicznego. Bardziej chodzi mi o to, że jednak różnego rodzaju inwestycje w tych bogatych krajach Europy Zachodniej były dokonywane przecież przed rokiem 89 także proekologiczne. Natomiast no, myśmy żyli w takim ustroju, w jakim żyliśmy i podporządkowani byliśmy no, zupełnie innym koncepcją. W związku z tym no, pytanie, czy rzeczywiście jest nas stać na to, żeby w ciągu relatywnie krótkiego czasu wygenerować tak potężne środki na zmiany w bardzo wielu obszarach naszego życia, nie tylko naszej gospodarki. Każdy z nas, ja w ogóle z tym nie polemizuję, chcę, mam nadzieję, że każdy, no, czyli że każdy jest osobą jednak myślącą, chce żyć w czystym środowisku, chce jeść zdrowe pożywienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast musimy też patrzeć na realia. I rzeczywiście możemy dyskutować o tym, czy to, na co możemy liczyć w tej pomocy, w przejściu na czystą energię, to jest rzeczywiście wystarczająca, to są wystarczające środki, czy też nie. Ale ten kierunek, czyli kierunek czystej energii, jest moim zdaniem przynajmniej absolutnie słuszny. Więc jeszcze raz to powtórzę. Biorąc pod uwagę te realia, które mamy, od kilku lat mówimy o tym, że prąd w Polsce, że ciepło w Polsce będzie drożało i drożeje. I te podwyżki, o których pani przed chwilą powiedziała, to nie jest niestety koniec. To samo, dokładnie to samo będzie w przypadku prądu, który de facto drożeje już od 4 lat. Natomiast od 3 lat, powiedzmy. Natomiast rzeczywiście nie każde gospodarstwo domowe nie odczuwało tego dotychczas, dlatego że mieliśmy system osłon wprowadzony przez rząd, ale oczywiście ktoś i tak za to musiał zapłacić. No, ja muszę powiedzieć, że mnie już tych podwyżek wystarczy. Wystarczy mi podwyżka za wywóz śmieci, no właśnie, i za wodę, ale i tak dalej. To jest zupełnie inna kwestia, bo tu akurat ja jestem dość krytyczny w stosunku do tego, co czasem w ostatnich kwartałach, że tak powiem, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Glapiński, choćby w kontekście inflacji czy w kontekście różnych działań Narodowego Banku Polskiego, ale tu ma rację. Ja też uważam, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia tak potężnych podwyżek za wywóz śmieci. Moim zdaniem w dużej mierze wynika to z braku wystarczającej konkurencji. Ja mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2-3 lat uda się coś z tym zrobić. Bo jeszcze raz to powtórzmy. Tutaj uzasadnienia tak potężnych wzrostów cen. Również mam taką nadzieję, proszę mi wierzyć, 250 zł nawet za wywóz śmieci to jest po prostu suma bardzo duża, bardzo duża. Tu warszawiacy, nawet ci, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, się chyba z tym zgadzają, prawda?
No, ale to jest właśnie ta dyskusja, czy to jest wina rzeczywiście samorządów, pewnie w wielu przypadkach tak, samorządów w poszczególnych miejscach w Polsce, bo przecież to nie dotyczy tylko Warszawy. Ja mieszkam trochę w Warszawie, trochę w Krakowie. W Krakowie jest podobna sytuacja, chociaż ta skala nie jest taka duża jak w Warszawie. No ja cały czas się zastanawiam a propos Warszawy, czy ta przyjęta formuła uzależnienia wysokości płatności od zużytej wody, znaczy ja rozumiem pomysłodawców, ale z drugiej strony, jak pani pamięta, takie memy się pojawiły, wystarczy się nie myć. No rzeczywiście to też... Nie polecam. Przeciwko temu pomysłu. Nie jestem fanem tego pomysłu. Mówię zupełnie szczerze. Tego pomysłu wystarczy się nie myć też nie jestem fanką. Zachęcam. Woda i mydło to jest naprawdę bardzo dobre połączenie. Zależy od wysokości płatności za śmieci, od zużycia wody. Może nie każdy, jeśli ogląda nas ktoś nie z Warszawy, to może nie wiedzieć, o co chodzi. Od ilości wody, którą w gospodarstwie domowym się zużywa. Tak? W tej chwili jest w Warszawie. No i pytanie, czy to jest najlepszy kierunek. No i pytanie, co zrobią ci, którzy są takimi prawdziwymi czyściochami. No, ja też już się zastanawiam. Ale dobrze, ten temat na razie zostawmy, bo mamy 30. urodziny Giełdy Papierów Wartościowych. I tak jak czytamy też w dzisiejszych dziennikach, na przykład w Gazecie Polskiej, utworzenie Giełdy Papierów Wartościowych było nie tylko symbolem budowy kapitalizmu, ale okazało się też biznesowym sukcesem. Ocenili w 30. rocznicę jej powstania były i obecny prezes warszawski giełdy. Z uznaniem o GPW wypowiedział się też niemiecki dziennik, ale też zapytam przy okazji, kto jest największym gigantem na tej giełdzie papierów wartościowych, jakie spółki i czy taki zwykły Kowalski może znaleźć się na GPW? Okazało się, zacytowała pani takie sformułowanie, okazało się, czyli przeszłość. I ja niestety jestem dość krytyczny, jeśli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj. Tak, rzeczywiście, giełda była jednym z największych sukcesów tych zmian gospodarczych w Polsce. Ja miałem wielkie szczęście uczestniczyć w ponad 40 procesach IPO, więc mogę powiedzieć, że trochę siedzę chyba w tej tematyce. I moim zdaniem, zresztą co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, bardzo wiele firm, ja tutaj nie mam na myśli wejścia na giełdę tych największych spółek, szczególnie spółek Skarbu Państwa, chociaż akurat widzę głęboki sens także w takiej komercjalizacji tych spółek, no nie prywatyzacji, bo w wielu przypadkach oczywiście one są na giełdzie, ale są pod kontrolą Skarbu Państwa w dalszym ciągu. Natomiast dla mnie piękno giełdy przede wszystkim okresu 2003-2008 polega na tym, że dziesiątki spółek średniej wielkości, tak byśmy je określili, czyli spółek o kapitalizacji 50-100 milionów złotych wtedy, o takiej wartości wtedy, pozyskały środki, dzięki którym mogły się rozwijać, dostały kilka kroków do przodu, jeżeli można tak powiedzieć, w tej konkurencji z innymi. Bardzo wiele z nich dzięki temu mogło wejść na rynki międzynarodowe i do dzisiaj odgrywają tam coraz większą rolę. Więc rzeczywiście moim zdaniem wielki sukces pod tym kątem. Giełda głównie służy finansowaniu firm, dlatego od tego zacząłem, ale giełda to także druga strona medalu, czyli oczywiście ci, którzy te środki dostarczają i tutaj z całą pewnością bardzo wielu Polaków skorzystało dzięki tym inwestycjom, chociaż oczywiście pamiętamy o takich sytuacjach, które były trudne z punktu widzenia tych inwestorów, czyli o stratach różnego rodzaju, o kryzysie przede wszystkim 2008-2009 roku, największym, jaki dotychczas giełdę warszawską dopadł, chociaż początek też był trudny, jeżeli chodzi o te spadki wartości, ale ten początek wynikał z zupełnie innej sytuacji. To jest przeszłość. Natomiast niestety moim zdaniem giełda warszawska w ostatnich latach nie jest w dobrej kondycji. Niestety nie zgadzam się tutaj z tym, co mówią przedstawiciele zarządu giełdy. Jak pani popatrzy i na podstawowe wskaźniki, przede wszystkim na te dwa podstawowe, czyli WIG i WIG20, ale także na inne, no może WIG, te wskaźniki, które dotyczą mniejszych spółek, są w trochę lepszej sytuacji. I popatrzymy na to, co się dzieje na świecie, ja już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, na to, co się dzieje na świecie, no to po prostu ten świat nam odjechał i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Jeżeli popatrzymy sobie na poprzedni szczyt światowych giełd, czyli październik 2007 roku, to no, WIG20 jest dramatycznie poniżej poziomu ze szczytu z października 2007 roku. WIG też jest poniżej, chociaż nie tak dramatycznie. Jeśli popatrzymy na indeksy mniejszych spółek, to tu jest lepiej. Tutaj to mamy... muszę zapytać w takim razie, czy pandemia miała wpływ na tę sytuację?
Znaczy, wie pani co, jakiś miała, tylko proszę znowu popatrzeć, że jeżeli dzisiaj analizujemy choćby, już nie mówię o wskaźniku Nasdaq, ale podstawowe wskaźniki giełdy nowojorskiej, frankfurckiej, no i tak mógłbym teraz wyliczać, to mieliśmy potężny spadek w kwietniu zeszłego roku, 30-35% podstawowy indeksów, odrobiony na większości giełd w ciągu 2-3 miesięcy, nie w Warszawie. Tak, miała, natomiast dzisiaj pomimo pandemii świat jest na rekordowych poziomach. Natomiast jeszcze raz to powtórzę, w Polsce jeżeli obserwujemy takie historyczne szczyty, czy obserwowaliśmy, to one dotyczą małych spółek, ale i tak to są minimalnie wyższe poziomy w stosunku do tego, co było w październiku 2007 roku. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych to jest razy dwa. Więc to jest przejaw z całą pewnością tego, że trudno tutaj mówić w tej chwili o fantastycznej sytuacji. I drugi problem jest taki, że po raz pierwszy w tej 30-letniej historii giełdy w ostatnich 3 latach więcej spółek z giełdy zeszło, niż na nią weszło. I to jest też coś, co negatywnie wyróżnia dzisiaj parkiet warszawski. Oczywiście możemy sobie próbować wskazywać na jakieś obszary, które są dobre, typu wzrost obrotów i tak dalej, bo na to wskazują się przedstawiciele giełdy warszawskiej. Ale jeszcze raz to powtórzę. Moim zdaniem niestety dzisiaj mamy okres trudniejszy. On wynika z różnych czynników, ale głównie z decyzji politycznych. I te decyzje zaczęły się jeszcze długo, długo przed rokiem 2015, żeby oczywiście ktoś nie pomyślał, że to tylko ostatnie parę lat i decyzje PiS-u. No przede wszystkim to wszystko, co się działo wokół OFE, potem te różne pomysły dotyczące łączenia, nie wiem, górnictwa z energetyką, różnego rodzaju rzeczy. Potem na to się nakładają rzeczywiście decyzje obecnej władzy w różnych kontekstach i w różnych obszarach. I to wszystko powoduje, że ryzyko polityczne związane dzisiaj z działalnością na polskiej giełdzie jest bardzo, bardzo duże i w związku z tym nie ma wystarczająco satysfakcjonujących wycen dla wielu z tych, którzy chcieliby dzisiaj na tę giełdę wejść. Mamy oczywiście jakieś pojedyncze sukcesy, jak choćby wejść na giełdę Allegro. Pyta pani o tych największych dzisiaj. To, co się stało w ostatnich latach, to jedno zdanie jeszcze tylko, to, że palmy pierwszeństwa zaczynają przejmować nie te spółki, które zazwyczaj uważaliśmy za największe, typu Orlen, typu PKO BP, typu KGHM, ale spółki nowej gospodarki, ja to tak określę, jak choćby właśnie Allegro, czy jak Sigi Projekt, no, który ostatnio akurat trochę miało zawirowania. Tak, ale to jest fajne i to jest ciekawe. Czyli, że ta giełda to już nie są spółki Skarbu Państwa. To są także te nowe spółki, które dzisiaj może jeszcze nie dominują, ale już naprawdę bardzo mocno są widoczne, a pod względem wycen, no to już na pierwszym miejscu nie jest na przykład Orlen. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Tym, którzy zdecydują się być na giełdzie, oczywiście życzę wszystkiego co najlepsze i powodzenia i szczęścia tam, bo na pewno się przyda. Marek Zuber, ekonomista, był państwa i moim gościem. A ja naszym widzom dziękuję za wspólny poranek. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj cały czas proszę śledzić antenę telewizji Republika, dlatego że to właśnie u nas na antenie dzisiaj będziemy pokazywać państwu obchody 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim. O godzinie 10:00 zapraszam na konferencję przed Ministerstwem Zdrowia. Oczywiście tam sytuacja aktualna związana z pandemią. O godzinie 12:00 transmisja na żywo spod pomnika bohaterów getta w Warszawie. Na znak pamięci o wydarzeniach z kwietnia 1943 roku zostaną włączone między innymi syreny. O 13:30 na pewno kolejne obchody związane z tą rocznicą, a później Republika po południu, tam Michał Trześniewski. O godzinie 18:30 główny serwis informacyjny Dzisiaj, a o godzinie 19:00 dziennikarski Poker. O 20:00 zapraszam na W Punkt, prowadzi Katarzyna Gujska. Zapraszam też państwa oczywiście na portal telewizji Republika. Do zobaczenia, dobrego dnia.